Tutaj chciałem pokazać wam ze światłem te drzewa, bo one są kozackie, naprawdę, szczególnie o tej porze. Kapitalnie. Teraz polecimy sobie bardzo nisko. Tu mam parę ptaków. Potłuczony wyświetlacz, trochę poklejona antena. Kamera Hero 10 z potłuczonym wyświetlaczem. Nad koronami drzew. Szkoda, że tego GoPro nie ma, ale trudno. Teraz zahaczyłem, nic się nie stało. Grzeczny pies. Jak tam mój spotter? Polatamy dzisiaj FPV 5 cali. Podzielę się z wami swoimi takimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o sprzęt. To jest jedna rzecz. A dla osób, które myślą o tym, żeby wejść w FPV, czyli na przykład latają Maviciem albo nawet Awatą, a myślą o 5-calówce, to przekażę trochę takich doświadczeń na temat tego, jak się uczyć, czy jak zrobić te pierwsze kroki, jak ja je robiłem, jak wydaje mi się, że jest najłatwiej, w co zainwestować, tak jak mówiłem wcześniej, żeby to wszystko wyglądało fajnie, miało ręce i nogi. Sprzęt, jakiego używam dzisiaj, Radio Tango 2, ono jest w takiej obudowie, no, które wygląda no, inaczej, może bardziej kozacko, potłuczony wyświetlacz, trochę poklejona antena, ale wszystko działa świetnie. Gogle mam DJI FPV V2 z antenami Crystal iFlighta, Crystal Patch, bardzo fajny pasek iFlighta, zasilanie ze zwykłego akumulatora DJI, nie trzyma za długo, ale nie szkodzi, na taką sesję wystarcza. I do tego mamy Nazgula 5 w wersji NO3, sam przerabiałem śmigła, tu mamy Etixa P3, kamera Hero 10 z potłuczonym wyświetlaczem i z filtrem Freewella ND8. Pakiet, jaki mam dzisiaj, to jest, są pakiety Tatu 1050, one są leciutkie, dlatego je stosuję. Sztuka prostoty, nie jest to sprzęt w idealnym stanie, ale na takie sesje super się sprawdza. Dobra, lecimy od razu tutaj na drzewa. Leonek się cieszy i lubi się bawić ze startującym dronem. Już się zaraz uspokoi. Bardzo fajne światło jest, szczególnie jak się leci ze światłem, jest petarda. Dobra, obniżę lot i będę leciał bokiem do światła teraz, żeby unikać takich przepałów. O, takich jak te. To było super. Dobrze, to co chciałem zrobić, to przejść na drugą stronę. Teraz chciałbym wrócić. Pokażę wam, jak ładnie te drzewa grają. Jak słońce w nich gra pięknie. Kapitalnie, teraz polecimy sobie bardzo nisko. Tu. Tu mam parę ptaków. Wow, był jakiś close call. Jest ich nawet więcej. Dobra, i teraz sobie wracamy pod światło właśnie wzdłuż drzew. Chciałbym, żeby one pograły. Bardzo ładnie mi pograły przy powrocie. Dobra, wracamy teraz w lewo. Hop. Jest super, świetnie się lata. Teraz jest mniej ludzi o tej porze roku. Można sobie polatać w różnych miejscach, nawet troszeczkę bliżej osad. Jestem 200 metrów od domków. Wygląda to super. Miałem trochę powiedzieć o sprzęcie, jeżeli chodzi o to, co używam. Tango 2 spisuje mi się bardzo dobrze. Mam dwie sztuki. Niedawno kupiłem Tango 2 Pro, ale z Nazgulem używam klasycznej wersji. Jeżeli chodzi o pozostałe moje elementy, no wiadomo, że latam na Crossfire skoro Tango. Jestem zadowolony z tego Radio Linku. Dużo osób się przesiada na LRS albo na DJI, ale ja jestem z Crossfire jak najbardziej zadowolony. Świetnie mi się lata i nie zamieniłbym się na inny system. Przyzwyczaiłem się, ustawiłem sobie dobrze i mogę liczyć. Nie ma failsafe. Mogę liczyć na to, że bardzo fajnie mi to idzie i naprawdę super się lata. Leonek sobie coś tutaj grzebie. Tak, tu jest. Dobra, będziemy powoli lądować, więc radio to na pewno Tango. To, o czym chciałem powiedzieć, jeszcze gogle. Mam DJI V2. Nie stosuję tych nowych gogli ze względu na to, że są dla mnie za małe, ale tam w okularach. Dlatego DJI FPV V2
Są idealne. Zrobiłem do nich moda, mam też antenę Crystal firmy iFlight, Crystal Patch. I to jest mój ulubiony zestaw. W nich czuję się najlepiej, komfortowo, soczewki są dalej od oczu. I to jest absolutna petarda. Dla mnie zarówno radio i gogle są optymalne na dzisiaj. Żadne inne gogle w tej chwili nie zapewniają możliwości latania w okularach, jeżeli chodzi o cyfrę, a te spisują się świetnie. Słońce jest już bardzo nisko, jak w Norwegii, a podczas Midnight Sun. Dosłownie mamy godzinkę do zachodu słońca. Może godzinkę z hakiem, ale o tej porze roku dni są mega krótkie. 14:40 wieczór. Tutaj chciałem pokazać wam ze światłem te drzewa, bo one są kozackie naprawdę, szczególnie o tej porze. Już troszeczkę jestem dalej, 200 metrów może od siebie. Zasięg tracę, ale jest genialnie. Naprawdę super, jeżeli chodzi o te drzewka. Tu z sąsiadem mam dobre relacje, pozwala mi latać. Także spoczko. A więc jeżeli chodzi o radio i o gogle, to jest ten zestaw, który ja preferuję. Oczywiście są osoby, które wolą duże radio, na przykład TBS Mambo albo Etixa, czy TX16 Radio Master. Dla mnie to radio jest po prostu za duże. Ja przymierzałem się parę razy, ale te drążki są też mega długie. Nie podobają mi się. Wolę takie radio sprytne jak Tango, dlatego że w każdej chwili pakuję do plecaka, nie połamią mi się żadne switche. I pod tym względem jest na pewno ekstra. Oczywiście można by wypróbować jeszcze jakieś inne egzemplarze, ale nie mam takiej potrzeby. Kupiłem sobie jeszcze drugie radio Tango 2 Pro i to mi wystarcza. Jeżeli chodzi o drona, używam Nazgula. Ja go troszeczkę przerobiłem, bo to jest Nazgul 5. Przerobiłem go na O3 ponad rok temu, jak wszedł tylko O3. I mam do niego też Crossfire. Śmigła. I to on jest lata na 4S i on ma kształt X, także widać śmigła w kadrze. Ale fajnie się lata, naprawdę super. I dla mnie 5-calowy dron jest naprawdę świetny. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby latać w ogóle FPV, no to wiadomo, że dużo osób myśli o CineWhoopie małym albo o CineWhoopie większym, takim jak CineLog, na przykład 35, albo o podobnych modelach, ale jednak 5-calowy kopter to jest zupełnie inna bajka. To samo jeżeli chodzi o Awatę. Awata jest świetna na początek, trochę hałasuje, ciężkawa jest w stosunku do mocy i do silników, ale fajnie można nią zacząć, tylko że człowiek się uzależnia, wiadomo, od DJI. Natomiast jeżeli chodzi o 5-calowe, już parę egzemplarzy dobrych jest, na przykład Mark 5 Geparsi z gotowych dronów. AOS jest też, iFlighta. Sporo jest takich ciekawych modeli, na pewno Apex 5, którego też posiadam, ale jakoś mniej latam. Nazgul pasuje mi idealnie, bo on, ja czuję z nim taką jedność, jakby to była część mojego ciała, naprawdę genialnie się lata. I uważam, że Nazgul jest po prostu świetnym dronem i dobrą wartość stanowi za kasę. Geparsi Mark 5 też jest dobry, aczkolwiek latałem na 6S i on był dla mnie troszeczkę za mocny. Natomiast jeżeli chodzi o Nazgula 4S, a mam wrażenie, że to jest jedna z ciekawszych opcji na rynku, tym bardziej, że można kupić gotowy produkt, nie trzeba go budować. Jak ktoś zaczyna, nie musi od razu budować, bo może sobie takiego Nazgula kupić, rozłożyć, złożyć jeszcze raz i powoli wchodzić w to hobby. Niekoniecznie trzeba od razu wszystko budować samemu. Lądujemy, bo mamy 12 V i to jest troszkę mało. Zaraz będzie trzeci lot. Chodź. Przejdziemy się teraz jakieś 300 metrów na południe. Tam jest bardzo ładny las. Światła jest jeszcze na tyle dużo, że powinniśmy zdążyć, bo dosłownie będziemy szli może 4 minuty. A to, co jest tam fajne, to korony drzew. Chciałem polatać trochę nad lasem i nad drzewami ze 3 minutki, nie dłużej. Ale żebyście zobaczyli, jakie to jest mega wrażenie, jeżeli chodzi o przeloty właśnie tuż nad kolorowymi drzewami, które są tak pięknie oświetlone jak teraz. Bo widziałem je z daleka i mówię, kurczę, trzeba się tam przejść, a nie dolecę, jest trochę za daleko. Nie chcę też tak przesadzać, tym bardziej, że te akumulatory, które mam, one mają małą pojemność, 1050 mAh, ale stawiam na to, żeby były lekkie, takie
a żeby ten dron był bardziej zwinny, stąd na małych pakietach latam w tej chwili. Tu widać, że ostatnie zbiory w tym roku to kukurydza. Jeszcze chłopaki nie dokończyli żniw. Jeszcze troszeczkę tutaj jest, ale straty były mega. Jakiś czas temu, może ze 2 tygodnie temu, patrzyłem, jak to wygląda i tak jak widzicie tutaj tą dziurę, to naprawdę 20% takich upraw kukurydzy było zniszczonych przez głównie dziki. I słychać było je parę razy. Leon się na nie porywał, ale słychać było właśnie w takich miejscach jak to, że buszują w kukurydzy. Niestety już mam słaby akumulator w GoPro i przed chwilą mi się rozładowało. Słyszałem to, ale sformatowałem w pamięć wewnętrzną, jeżeli chodzi o Air Unit, i postaram wam się pokazać, przynajmniej ze światłem, jak to wychodzi, jeżeli chodzi o loty tuż nad koronami drzew. Szkoda, że tego GoPro nie ma, no ale trudno. Teraz zahaczyłem, nic się nie stało. Pięknie się lata pomiędzy tymi drzewami. Spróbuję jeszcze zrobić jedną rundkę. Teraz się delikatnie obniżę, żeby słońce mi grało dokładnie w koronach. Troszeczkę wyżej. Fantastycznie to wygląda. Dobra, możemy wejść teraz. Cały czas mam 50 megabitów na sekundę. Pełen zasięg w oglach. Wygląda to naprawdę świetnie. Teraz słonko troszkę już zaszło. Mam delikatne lagowanie, ale damy radę. Fantastycznie się lata. Jeżeli chodzi o początki z FPV, no to na pewno warto zrobić dwie rzeczy. Symulator plus mały dron. Ja latałem na IMAX Tiny Hawk. Można na Beta FPV latać, czy na podobnych jednostkach, ale warto latać małym dronem na początek. I druga rzecz, symulator liftoff albo velocidrone. Ja korzystałem z velocidrone akurat. Liftoff jest podobnież świetny. No i rozbijasz się, a wracasz ponownie to samo. Cały czas jest ta sama procedura. Nic rewelacyjnego. 20-30 godzin w zależności od pamięci ruchowej, w zależności od człowieka, czy grałeś w gry, czy inne tematy manualnie wykonujesz, czy nie. To jest 20-30 godzin. I można latać już poważniejszym dronem typu większy CineWoop albo 5-calowy. Teraz iFlight też wypuścił 4-calowe jednostki. Nazgul jest 4-calowy. Widziałem, że mój kolega nawet testował, Andrea Zenia. Bardzo fajna też opcja. Ja uważam, że można spróbować też 4-calówki. Dlaczego nie? Może to wyglądać bardzo, bardzo fajnie. Zrobimy jeszcze jedną krótką rundę. Ale 5 cali to jest ukoronowanie w ogóle latania FPV. Każdy, kto latał 5-calowymi, w ogóle różnymi dronami, to wie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne modele. Ja uważam, że 5 cali jest zdecydowanie najciekawszym dronem, jakim można latać. Dlatego, że jest zwinny. Odczucia są praktycznie takie, jakby się latało samemu. I to jest najciekawszy dronik, jakiego można mieć. Na pewno 5-calówka. 6 cali nie jest tak zwinny, 7 cali jest też już ciężki, a 4 jest troszeczkę za mała. Nie ma tej dynamiki. Latałem różnymi, przeróżnymi i uważam, że 5 cali jest zdecydowanie najlepszy. Już mam słabe akumulatory, zrobimy jeszcze króciutką taką rundę. Dokładnie na czymś takim mi zależało. I to już wystarczy na dzisiaj. Naprawdę mega sesja i nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie, dlatego że mamy super warunki pod kątem i pogodowym, i światła, i też kolory są o tej porze roku niezwykłe, bo mamy jeszcze dużo liści, pomimo że jest, kurczę, środek listopada, ale nie było takich przymrozków i dużo liści zostało na drzewach. I te lasy, jak patrzę teraz z góry na nie, to wyglądają mega kolorowo. Fajnie się lata nad drzewami, naprawdę rewelacja. Słońce jest nisko, jak w Norwegii, a na północy, więc oświetlenie jest mega, pod warunkiem, że oczywiście zachmurzenie nie jest całkiem duże. To jest super, tak jak dzisiaj, zachód słońca jest po prostu miodzio. I fajnie, że zdecydowałem się wyjść, a miałem nie latać już. Myślę sobie, kurczę, koniecznie trzeba polatać, bo kiedy jak nie teraz, a jak nie tutaj i przy tych warunkach, no to gdzie i w jakich okolicznościach.
Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Kapitalna, króciutka sesja, w sumie w powietrzu może około 10 minut, ale wystarczy, bo jest zimno, można się przeziębić. A ja jestem mega zadowolony z każdej takiej sesji, bo to bardzo dużo daje, szczególnie jak się lata też o tej porze roku. Listopad jest specyficzny, a jak tylko wyjdzie słońce, ma niezwykły urok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie sprzętu albo pierwszych kroków z FPV, zapraszam bardzo serdecznie też do komentowania. Oczywiście do subskrypcji i lajkowania również. Dlaczego nie? Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia. Pa!